Witam Państwa serdecznie. Kolejny filmik. Dzisiaj pokażę Wam, jak wbijać łatwo LP-ki w obecnym patchu kompozycją, która nie jest zupełnie kontestowana. Na pierwszej karuzeli bierzemy miecz albo pasek, albo któryś z komponentów do huragan. Potem oczywiście patrzymy, co leci nam z naszych minionków pierwszych i staramy się zdecydować, jak wyglądać będzie nasz jak najsilniejszy board początkowy. Grę bardzo dobrze jest zacząć z astrali, dlatego że dają nam lepszą ekonomię na początku. Jeśli jakimś cudem trafimy komponenty pod zekę, to oczywiście zostawiamy, a jeśli nie, to jest to nasz pierwszy cel na karuzeli, która się do nas zbliża prędzej czy później. Wszystkie Sejuani oraz Twitche jak najbardziej też po drodze możemy zbierać. Możemy uznać, że Twitch będzie tymczasowym holderem dla Zekę, dopóki nie znajdziemy Kiany, ale o tym troszkę później. Jeśli z któregoś z tych orbów otworzymy Rengara, to oczywiście zostawiamy go też. Rel również zostawiamy, bo to będzie właśnie kompozycja pod Rengar. Jeśli chodzi o augmenty, to najlepszy byłby augment do klonowania postaci, który nazywa się Double Trouble. Dobry byłby też Gadget Expert, Thrill of the Hunt, Cutthroat albo Better Together. My na początku zdecydujemy się zagrać jak najlepszą ekonomię i po prostu poprzegrywamy sobie, żeby szybko uturlać jak najwięcej kasy do rundy 3-2. Pozostałe augmenty, które również się nadadzą, to augmenty do leczenia, Trade Sector, Cybernetyki, Metabolic Accelerator, komponenty, Dark Flight Crest albo Cavalier Crest. Ja w tym wypadku nie zmaksymalizowałem mojego zekę, przez to, że staram się do Was mówić. Przepraszam, to był mój błąd. Nie róbcie tego. W kompozycji tej docelowo naszym carry będzie Rengar. Rengar w tym patchu jest jednostką praktycznie w ogóle niekontestowaną, tak samo jak Dark Flighty. W obecnym patchu bardzo mocna jest też Zyra, dlatego granie asasynów w tym patchu powinno być wręcz wskazane. Budujemy więc naszego Lust Streaka i oszczędzamy jak najwięcej golda w kieszeni. Kontynuujemy nasze odkładanie postaci, zbierając te docelowe, czyli sejuanki kawalerzystów asasynów oraz te, które chwilowo dają nam troszkę silniejszy board. Pamiętajmy, że dopóki nie będziemy mieć Rengara, możemy również grać Afeliosa. W tym przypadku wygląda niestety na to, że mój Lust Streak zostanie przerwany. No cóż, szkoda. I może teraz, korzystając z okazji, chciałbym przypomnieć, że nasze materiały wspiera Eneba. No dobra, jesteśmy na karuzeli, mamy już zekę, dlatego w następnej kolejności chcemy złapać huragan. Bierzemy więc komponent, który się na niego składa. Huragan jest podobno bardzo dobrym itemem na Rengarze z tego względu, że asasyni nie posiadają obrażeń obszarowych. Huragan w pewnym stopniu wypełnia tę lukę. Trafił się Afelios, możemy go więc wziąć. Dalej oszczędzamy pieniążki do rundy 3-2. Jest to nasza pierwsza misja. Granie w ten sposób da nam też priorytety na karuzelach, dlatego ułatwi nam to zrobienie zekę czy też huraganu, a może i obu naraz. Jak widać, w tym meczu można by grać też żabkę pod mage'y. Niestety uparliśmy się tutaj na asasynów. Szkoda. Przypominam więc, że po drodze zbieramy wszystkich kawalerzystów oraz asasynów oraz Dark Flighty. Ludzie czasem na streamach pytają mnie, dlaczego zostawiam sobie tę książkę na ławce. Otóż, kiedy posiadasz już jakąś kompozycję sklejoną na stole, to otwierając tę książkę dopiero wtedy zwiększasz szansę na to, że trafisz trade, który cię interesuje. Zbliżamy się do stage'a 3-2. Dlaczego nie kupuję kolejnego Twitcha? Ponieważ Twitch będzie poświęcany w Dark Flightach. Nie jest mi więc potrzebny na dwóch gwiazdkach w tej chwili. No chyba, że do czasu po prostu aż te Dark Flighty znajdziemy. No dobra, przyjaciele. Dotarliśmy do stage'a 3-2. Co teraz? Oczywiście, tak jak wspomniałem, wszystkie Rengary kupujemy. Sprzedajmy jednostki, które nie są nam potrzebne. Puszujemy więc level 6 i rolujemy po taki właśnie stół oraz staramy się go zaupgrade'ować od razu na dwie gwiazdki, jak najwięcej champion. W tej chwili powinniśmy być stabilni. Jeśli uda nam się wbić Rengara na dwie gwiazdki, to super. Im więcej championów podczas tej rolki wbijemy na dwie gwiazdki, tym lepiej. Natomiast chcemy przede wszystkim po prostu mieć mniej więcej taką kompozycję. Czyli chcemy chociaż Sejuani z przodu, Rel, do tego Rengara, Quinn albo Twitcha, który trzyma zekę, może być Afelios, ponieważ powiela nam Dark Flighta, może być jakikolwiek jeszcze Dark Flight, czyli na przykład kopia Relki albo Rengara, żeby powielić zekę na jak największej ilości. Ja w tej chwili zamiast
Diany wrzuciłem Hekarima, żeby zwiększyć kawalerzystów, bo i tak mam 3 asasynów. Takim oto stołem chciałbym odrobić swoją ekonomię i przesunąć się na level 7. A tam chciałbym slowrolować po Rengara level 2. Jeśli będzie bardzo ciężko, to tam właśnie spróbuję zrolować się po Rengara level 2. Nie wiem, czy przed chwilą nie powiedziałem też Rengara level 2. W każdym razie na 7 poziomie chcemy slowrolować Rengara level 3. Natomiast jeśli nie będziemy sobie radzić, to musimy poszukać tej dwójki. Czy to na 6, czy to na 7 levelu. Na tym kole dokańczamy huragan. Ustawiamy rel tak, aby zmaksymalizować zekę. Ewentualnie jeszcze lepszą opcją jest dać Rengarowi jeszcze jedno zekę, więc ustawmy to po prostu w ten sposób. Na Rengarze dokończamy huragan. Kolejne dwa itemy, jakie chcemy na Rengara, to Titan albo Edge of Night oraz Bloodthirster albo Head of Justice, czyli chcemy, żeby mógł się leczyć i chcemy, żeby był bardziej wytrzymały. Jak widać, są też stoły, z którymi wygrywamy takim właśnie taką sytuacją, więc korzystamy z tego i oszczędzamy pieniążki. W tym momencie postanawiam odpieczętować naszą księgę. Co dostajemy? W zasadzie oba emblemy, które nas interesują. Tutaj niestety nie będziemy w stanie zrobić 6 asasynów, ponieważ potrzebowalibyśmy 2 emblematów. Wybieram więc emblemat Darkfly, który umieszczam na Hekarim. Jak widzicie, ilość zekę, które kopiujemy synergią Darkflightów, jest wręcz powalająca i to ona powinna nam właśnie zapewnić teraz zaoszczędzanie punktów zdrowia. Już prawie udało nam się odrobić ekonomię. Nadwyżką oczywiście przesuniemy się w stronę 7 levela, gdzie ustabilizujemy się do Rengara dwugwiazdkowego. W większości przypadków prawdopodobnie Rengara dwugwiazdkowego trafisz już na 6 poziomie, ale może się zdarzyć, że nie będziesz miał tyle szczęścia, tak jak ja właśnie w tej grze. Natomiast nie przejmuj się, praktycznie nikt obecnie nie robi Rengara. Po drodze oczywiście zbieramy jednostki i udało mi się tutaj zupgrade'ować Rengara na level 2, dlatego czuję się troszkę pewnie. Kolejne augmenty. Tutaj wybiorę po prostu Stand United, aby zwiększyć swoje statystyki na asasynach i postaram się przesunąć w kierunku 7 levela. Spoglądając na swoje itemy, zauważam, że bliżej jest mi do wariantu Bloodthirster plus Titan, niż do wariantu Head of Justice plus Edge of Night. Mógłbym też po prostu zagrać Head of Justice plus Titan. W każdym razie wniosek jest jeden. Będę musiał zagrać m.in. Titana zamiast Edge of Night. Jak widać, z większością graczy jesteśmy sobie w stanie poradzić. Zdarzają się stoły, które są silniejsze od mojego, natomiast mimo wszystko jesteśmy stosunkowo stabilni po tej rolce. Kolejny Rengar, którego oczywiście biorę i przesuwam się do przodu. W tej sytuacji zamiast dokładać 3 asasyna, dołożę jeszcze jednego Rengara, który zapewni mi jeszcze jedno zekę. Zobaczmy teraz, jak przebiega walka. Walka, no tutaj akurat trafiliśmy dosyć twardego przeciwnika, bardzo dużo grubachów, ale jakoś tam powoli się przedzieramy. Ogromna ilość zekę naprawdę daje im popaj. Także jak widać, jest bardzo sympatycznie. A my jesteśmy już na 7 poziomie, właśnie będziemy mieć 50 golda i zaczniemy slow rollować. Teraz na tym kole chyba wezmę Titana albo Bloodthirstera, tudzież Head of Justice. Myślę, że priorytetem jest Titan z tego względu, że mam już augment, który mnie leczy. Dlatego postaram się pobiec po kubraczy. Udaje mi się to, dlatego jestem zadowolony. I biorę się teraz za slow rollowanie w poszukiwaniu Rengara trójki, tudzież Nili, asasynów, czy też kawalerzystów. Chciałbym wszystko poulepszać, jak tylko się da. Od razu trafiają się 2 Rengary, co mnie bardzo cieszy. To daje nam Rengara level 2. Montujemy Titana, o którym wspomniałem wcześniej i slow rollujemy dalej. Kolejny Rengar oraz Hekarim. Tak jak wspomniałem, nikt nie buduje Rengarów, także to powinna być po prostu bryza. Żeby uprzykrzyć im życie, zrobię jeszcze Zephyr na front. Bo czemu nie? Po ubraniu Rengara będę myślał o ubieraniu Nili, której jeszcze nie trafiłem. Ale ta jednostka też da nam bardzo dużego kopa i powalczy o nasze wspaniałe LP-czki. Jak widzicie, backline jest kasowany. Zyra nie jest w stanie sobie poradzić z tymi Rengarami, ponieważ jest stworzona do tego, żeby napierdzielać tam, gdzie jest najwięcej jednostek. Także jesteśmy bezpieczni w tej sytuacji. Super. Wykaszamy przeciwnika i slow rollujemy sobie dalej. Docieramy też do statuetki smoka. Tutaj chcielibyśmy dokończyć Head of Justice albo Bloodthirster oraz pomyśleć o następnych itemach na Nile. Ewentualnie możemy też zrobić Protector's Vow. No i proszę bardzo, trafia nam się tutaj Bloodthirster do dokończenia, tankowny itemek. Weźmiemy to. Brakuje nam już tylko jednego Rengara. Montujemy Bloodthirster. Tank item wrzucimy sobie na Hekarima. A 2 rękawiczki możemy tymczasowo wrzucić. Albo może nie wrzucajmy, ponieważ chcemy to zekę. Roluję mocno po Rengara, bo chcę już zakończyć ten wyścig. Rolka się udaje. Niestety musiałem bardzo nisko zejść, ale już będziemy mieć spokój. Po drodze przegapiłem niestety jedną Nile, ale w porządku. Znajdziemy ją jeszcze. Jak widać, nasza kompozycja jeszcze sobie radzi, pomimo tego Rengara level 2. No dobra, przeliczyłem się. Nie wiem, czy sobie radzi. Prawie sobie poradziła. Natomiast teraz docieramy już do Rengara level 3. Rengar level 2 zadał i tak 10, prawie 11 tysięcy obrażeń. To całkiem niezły wynik. Odrabiamy więc
ekonomię, a potem przesuniemy się na 8 poziom. Czekamy tutaj sobie, żeby dodać 4 asasynów, a potem będziemy się starali dokończyć naszą kompozycję. Jak tego dokonać? Możemy dodać na przykład Sorakę i Jace'a, którzy wzmocnią cały nasz team. Możemy ewentualnie wrzucać po prostu więcej Dark Flightów, żeby jeszcze zwiększyć ilość Zekę. Natomiast tak właśnie działa nasz wspaniały Rengar level 3, który prawdopodobnie w większości gier, jeśli nie wszystkich, będzie niekontestowany i da wam prawdopodobnie darmowe LP-czki. No chyba, że wszyscy jakimś cudem zobaczą ten filmik i zaczną abuzować tę kompozycję. Natomiast pamiętajcie, im szybciej zobaczycie ten filmik u mnie, tym szybciej możecie zacząć to grać. Dlatego oczywiście ja zachęcam do subskrybowania, śledzenia kanału, no i też wpadania na streamki codziennie o 21:00. Mnie jest oczywiście bardzo miło, jak do mnie przychodzicie. Tutaj mamy całkiem mocną kompozycję. Jest Soraka na dwójce, jest Yasuo, jest nawet Zaya, bardzo mocne Shimmer Scale. Natomiast Rengar już się dorwał do Zai i zobaczymy, czy w jakiś sposób poradzi sobie z tak mocną kompozycją. Walczy dzielnie, ale to chyba będzie za dużo jak na razie jeszcze dla niego. Potrzebujemy 4 asasynów, potrzebujemy jeszcze Nili. Pamiętajmy, że to nie jest najmocniejsza kompozycja w tym patchu, ale jej przewagą jest to, że zupełnie nie jest kontestowany. Także może nie zawsze zajmiecie pierwsze miejsce, ale wydaje mi się, że top 4 będziecie konsekwentnie robić w prawie każdej gierce. Im niższa dywizja, tym łatwiejsze to będzie dla was. Także myślę, że warto tego spróbować. My tymczasem próbujemy skasować Laguniacza, to nam się udaje i w tym momencie weszliśmy sobie właśnie do top 4. Naprzeciwko nam jest Lee Sin, 3-gwiazdkowy Dragonmancer pod 8 Dragonmancerów. Bardzo mocna sklejka. Mamy też tych Shimmer Scale'i przerażających. No i mamy też Dejo. Z Dejo raczej jesteśmy w stanie wygrać, więc myślę, że top 3 mamy w kieszeni. Natomiast nie wiem, jak te pozostałe kompozycje. Dalej nie mamy 4 asasynów, co oczywiście wydarzyło się przez moje przeoczenie, ponieważ przegapiłem Nile rolując się po Rengara. Natomiast zobaczmy tego Lee Sina. Jak na razie cały backline jest skasowany całkiem szybko. Wydaje mi się, że to jest właśnie nasz plus, że jesteśmy w stanie szybko skasować backline i wziąć się za Lee Sina, czy nie? Dobra, on skasował szybciej. Natomiast mamy Tytana. Gdybyśmy mieli Edge of Night, to byśmy chyba przeżyli jednego kopa, ale no cóż. Lee Sin jednak okazuje się silniejszy. Jesteśmy w każdym razie w top 3 i myślę, że to już jest bardzo dobra wieść, bardzo dobra sytuacja. Tutaj trafiamy Hextech Gunblade, który raczej nie jest turbo dobrym itemem dla nas, no ale jest jak jest. Bierzemy co los da. Spuszujemy level 8, poszukamy Nili. Niestety nie znalazłem Nili, ubieram Dianę w AP itemki, które dostałem. Wcześniej myślałem, żeby 2 piąstki dać właśnie na Nile. Tutaj jak widać dostałem Zephyra, którego nie sprawdziłem. No cóż, troszkę bolesne, to nawet troszkę bardzo. Cały czas boli to, że nie mam jeszcze 4 asasynów. Rengar bardzo dzielnie walczy, zabił Zaję, ale niestety to nie jest wystarczające, żeby poradzić sobie z kompozycją late game'ową. No i niestety w ten sposób odpadamy. Ale top 3 jest zrobione. Dlatego polecam dla łatwych top 4, top 3, top 2, a nawet czasem top 1. Powodzenia we wbijaniu LP-ku. Całuję w CIS.